Witam was bardzo serdecznie, moi mili, z tej strony Galokueru w nowym, że tak powiem, wydaniu, gdyż nasza elfia czarodziejka przybrała sobie nową zbroję. Wygląda teraz jak rycerz. Brakuje tylko hełmu odpowiedniego, ale to się wytnie. W tym odcinku będziemy sobie eksplorować drugi poziom Gildii Złodziei. Ciekawy jestem, co tu się wydarzy. Zaraz sobie zapiszemy. Widzę, że tutaj już się zaczynają jakieś jaskinie, troszeczkę podziemia, takie głębsze. Zresztą nie ma się co dziwić, że Beholder sobie tam siedzi. Mam tylko nadzieję, że go pokonam. A, okej. Okay. Mogę to rozwalić? Nie bardzo. Nic ciężkiego, ale zapisać warto. Tutaj mały jakiś jump questy w ogóle. Kolejny zapis. Mieli pomysły w tamtych czasach. Kolejny zapis. Nic ciężkiego, ale fajna innowacja. Innowacja to było x lat temu. Dawaj go! Świetnie. Kolejny zapis. Ups. O, nie było tak wysoko. Okej. Okay. A to się pojawi? Z powrotem? Pojawi się. No, to już może być delikatnie wymagające. Aczkolwiek spróbuję jeszcze też tak przeskoczyć na dzika do przodu. Może się uda. Nie, nie uda się. Zapomniałem, że tutaj jest jednolity podskok, a nie tak, że sobie można skoczyć tak króciutko, albo tak właśnie daleko. Dobra. Czyli jedziemy po przekątnie. Teraz, dwa. I tak to miało wyglądać. Ale powiem szczerze, że tam musi fajne bogactwo czekać na nas. Dobra, już mniej więcej wiem, jak przeskakiwać. Patrzcie teraz. Hops. Dobra. Nie ten, nie tak to miało wyglądać. Chciałem zobaczyć, czy pamiętacie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O Jezu, pająki. Co
Ale jakie silne są. Dobra. Grę można zapisać. Nie wiem, co się tam wydarzy ciekawego lub mniej. Nie powiem, że ten Flaming Sword to by się tu przydał. Przecież tak jak mówię tutaj... O, ani jednego, ani drugiego? Przecież tak jak mówię, tutaj w sumie nie ma czegoś takiego chyba, że ktoś dostaje większe obrażenia od powiedzmy ognia, trucizny, czy tam powiedzmy czegoś innego. Dobra, recall. Chociaż strzała Melfa robi robotę, nawet. To kolejne pułapki, kolejny zapis, kolejny zapis. Chyba, że ja się wracam. Pierniczy silne te pojemniki. Oni w ogóle te pająki trzymali w zagrodzie, tak? Za niedługo będzie level up znowu. Kto to w ogóle wymyślił takie korytarze dziwne? Awans. O, Fire Longsword. A, Fine Longsword. No to nie. Źle przeczytałem. Znowu to dziwactwo. Ale lepsze to niż... pająki zwalone albo te galaretowate substancje. A, mi się wydaje, że taki damage się dostaje wysoki jak ten. Jak się dostaje urażenie od tyłu.
urzypają. Żadnej nie mam. Aha. Świetnie. Ja pierniczę, wszystko zmisowane, naprawdę. Przecież taki celowy jest w tej grze, nie wiem co powiedzieć z tym namierzania. Jeżeli ja napieprzam na oślep i... Oni są na 70% powierzchni rozdysponowani, a ja w tej akurat 25 trafiam, których ich nie ma. Niestety tu się musimy wrócić już. Chociaż... Chyba nie ma aż takiej potrzeby z drugiej strony. Bardzo niedobrze. Word is you're taking on that new thieves guild, friend. No i do Pawła nie ma czego sprzedać nawet. And maybe get some armor for it too. Dobra, czas radzić. Najgorszy to będzie ten największy pająk do zabicia, tak naprawdę. Dobra. To coś jest w ogóle. Ty możesz atakować dziewczyno, a nie atak. Dostała lepszą zbroję i... Dobra, jest awans. O, masakra, się denerwuje przy tym jak... Dobra, co ja tu mogę wziąć? Plus 5 many to nie jest w ogóle... jakikolwiek...
interes. No dobra, niech będzie. Accuracy mi jest niepotrzebna. Dobra, niech będzie. W taki sposób. Zobaczymy, na co stać tą strzałę. Bardzo popularne zakręcie z Dungeons & Dragons. Śmieszna, nie? Ja pierniczę, no co za... No jasne, wypieprzaj wszystko w kosmos, bo z tym celowaniem to się weź strać, człowieku. Jaki dramat. Word is you're taking on that new thieves guild, friend. Watch your back. Aha, zero golda mam. Okej. Taking on that new thieves guild, friend. Watch your back. And maybe get some armor for it, too. No generalnie słabiutko. Jednym słowem mogę być gotowy na to, że zaraz znowu zginę. Nic dodać, nic ująć.
poziomu. Co ja mam zrobić? Powiedzcie mi. Level up, ale level up mi za dużo nie pomoże. Widzę, że to jest taka bariera i mi dalej nie będzie gonił. Czy ty możesz zginąć? O, zginął. Dzięki Bogu. Jeszcze nic z niego nie poleciało. Co za ham. Ham i prostak. O, mordęga. O, masakra. O, kolejne widzę pajączki. To co prawda pomaga, co ja teraz robię, bo i tak w dalszym ciągu nic z nich nie leci. Ja kasy nie mam na kolejne jakiś, powiedzmy, szczur? Nie no, kurna, nie rób sobie, że mnie szczur was zabije. Uśmiałbym się dosyć głośno. Właśnie w ten sposób. O, nie, nie. Boże. A nie grzmisz. Pierniś, ty możesz zginąć w końcu. Ja pierniczę, no nie wierzę w to.
się po prostu nie wydarzyło. Generalnie jakaś masakra, no po prostu. W dalszym ciągu jest mi ciężko przełknąć to, co się stało. Kolejny zarąbisty run. Po co ja ten zbroję kupowałem? Nie, no po prostu nie. To, co tu się dzieje na tym ekranie. Bo nie zawsze mogę przez nich przelecieć. Do samego przodu. Teraz posprzedaję ten ekwipunek, serio. Wezmę sobie jakiś podstawowy miecz i to widzenia. Masakra po prostu. Oczywiście, znowu się z życia wypluje i będzie. W ogóle
ogóle fajnie, że one celują idealnie tam, gdzie ja idę. Dobra, nie ma tragedii. Co tu poleciało z niego? Jakiś rosty handak za 37. Żebym się nie zesrał. Dobra, generalnie tej easy. Damy radę, poradzimy sobie. Spokój nas ratuje. Level up. Co my chcemy teraz? Magic Missile, Willpowera, Fortitude czy Accuracy? A to Ranged Attacks. Mi to niepotrzebne jest. I to już jest troszeczkę więcej. Dobra. Niech będzie tak. Najpierw wyeliminujemy ten mały. Musimy zająć tym dużym. Pierniczy mnie też zapro. No, generalnie nie, bardzo niedobrze. O, 14 golda znalazłem. W końcu. Dobra, robimy recall, ja to od razu zapisuję tutaj. Jak znowu zginę i znowu będę musiał to samo robić, to mi chyba szlak trafi. Word is you're taking on that new thieves guild, friend. Watch your back. 51, nawet mnie nie stać na jedną tą. Ale mamy za to spicy dla niej, nie? I found a box of rare spices in thieves guild, then maybe what you are looking for. Here you are. The spices. You found them. You have my thanks, stranger. Please take this as payment. It's the least I can give you for returning the spices to me. Thank you, farewell. Iron shield. Mi potrzebny ten shield. Word is you're taking on that new thieves guild, friend. Watch your back. And maybe get some armor for it too. Dobra. Fuh. Dobra, teraz możemy śmiało iść w tamtym kierunku. W końcu troszeczkę wstałem na nogi.
po tych nieudanych próbach. Jestem w ogóle ciekawy, czy ta tarcza mi cokolwiek daje, jak jej nie używam. No teraz najpierw właśnie nas czeka tutaj walka z tymi szczurkami. Zapierdzielił tak, że równowagę na chwilę straciłem. No po prostu masakra. Zapis pięknie. Your game has been saved. I mamy zejście na dół. A jednak jeszcze nie. Mamy Karna. Come all this way to think I missed the chance to kill you when we first met. Surrender, Karn. Your thieves are dead and you have nowhere to left to run. I think you will find me a tougher opponent when you cannot strike us a coward from the shadows. I'm here to kill you, Karn, not banter with you. Prepare to die. Pierwnie trzeba bym go chciał trafić. Take it easy. A, okej. Okay. Nie dałem rady go zabić. Wczytamy sobie to tutaj. Jakbym spróbował w niego... A, nie da się, dobra. Dobra, spróbujmy jakiejś innej opcji. Surrender, Karn, your keys are dead and you have nowhere to run. I'd not expected you to make it through the gauntlet. Still, it matters little whether you kill me or not. For either way, you will still die. What do you mean? Even if you kill me, my lord waits below. Your death at his hands will be a slow one compared to the mercy I will show you. We shall see who dies this day, Karn. Prepare yourself. So did. Zostanie stąd? Zostanie. Co jest? Co?
No nie... Nie wierzę w to. Masakra. So, you've come. You speak. O Boże, dobra, bo to jest... Gin. Pięknie. Zobaczmy, co z niego tam poleciało. Masakrycznie ciężki był ten odcinek. Helmet plus jeden. Studded leather. Nic więcej w sumie. Dobra, zapiszemy sobie to tutaj. W tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, gdyż w kolejnym będziemy schodzić na dół, czyli do kolejnego pomieszczenia, w którym zapewne spotkamy Beholdera, level 3. Dziękuję wam bardzo za uwagę, moi mili, i do zobaczenia w kolejnym odcinku Baldur's Gate Dark Alliance.